Było kiedyś takie powiedzenie, na złość babci odmrożę sobie uszy. I co prawda w dzisiejszych czasach jest ono coraz mniej aktualne, ponieważ zdarza się nam opatulać swoje uszy szczelnie nawet latem. Ale to nie oznacza, że przestaliśmy całkowicie robić na złość nie tylko babci, ale przede wszystkim swojemu zdrowiu i zasadom zdrowego rozsądku. Czy jesteście gotowi na kolejny odcinek z serii Dandycore wbija kij w mrowisko współczesnej mody i przez to naraża się połowie internetu? Jeśli tak, to zaczynamy. Pamiętam, jak około 10 lat temu nasze mamy i babcie pomstowały w przypadku damskiej mody, że dziewczyny zakochały się w krótkich kurtkach, które zimą odsłaniały okolice lędźwi. I na nic zdawały się pomstowania, że tego rodzaju strój nie zapewnia odpowiedniej ochrony, jest prostą drogą do tego, aby przeziębić sobie nerki. Z drugiej strony pokoleniowej barykady padały stwierdzenia, że dla mody przecież trzeba czasami się poświęcić. Dziś mało marek forsuje podobne rozwiązania, kurtki znacząco się wydłużyły. Ale jak to zwykle bywa, natura nie znosi próżni i dla naszych mam i babć powód do pomstowania pojawił się o wiele szybciej, aniżeli zdążyło ono otworzyć szampana. Chociaż w sumie w tym przypadku kontekstualnie chyba bardziej pasowałaby nalewka, bo w sumie też jest i lepsza dla zdrowotności. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zima. Godzina 8 rano, kilka stopni na minusie, przystanek autobusowy pełen ludzi, jest słonecznie, jest rześko, jest dosyć chłodno, mróz szczypie w policzki. Ale czy tylko w policzki? Wśród zmarzluchów opakowanych szczelnie od stóp do głów jak ludziki Michelin znajdują się także osoby, które dla dobrego wyglądu i wizerunku są w stanie mieć w pogardzie tnące szpony mrozu. O kim mowa? Mowa o dwupółkulowcach. Dlaczego nazywa się ich dwupółkulowcami? Ano dlatego, że w ich ubiorze panują dwie pory roku. Na północnej półkuli mamy zimę wraz z wielkimi czapami, szalikami, które szczelnie opatulają szyję tych osób i wyzierają spod zapiętego płaszcza albo kurtki. A poniżej równika? No poniżej równika to mamy co najmniej klimat umiarkowany z jeansami, z dziurami, podwiniętymi nogawkami i niskimi sneakerami noszonymi właśnie do tych spodni. I kiedy wspomniane wcześniej zmarzluchy patrzą na zaczerwienioną skórę, która wyziera z tych dziur w kolanach i na kostek, zachodzą w głowy i zadają sobie pytanie. Bo racjonalnego uzasadnienia dla tego przecież nie ma. I wiem bardzo dobrze, że wyciągając w tym momencie temat logiki, narażam się na powtórkę sytuacji z filmu o pięciu modnych rozwiązaniach współczesnych, które nie mają sensu. I o to, że wiele osób może w tym momencie nazwać mnie dandysem, chamem, elegantem, prostakiem, który wylewa wiadro jadu na wszystko to, co nie mieści się w granicach jego estetyki i czego tak naprawdę nie rozumie. Prawda jest jednak taka, że po wyłączeniu nadmiernych emocji i podejściu do sprawy notabene na chłodno i analitycznie, można stwierdzić, że niektóre rozwiązania współczesnej mody przegrywają konfrontację z logiką. Od razu także powiem, że można oczywiście nie zawsze równa się trzeba. I nie jest to oczywiście wyjawianie jakiejś prawdy obiektywnej, ale wyrażenie subiektywnej opinii, która ma być punktem wyjścia do dyskusji. A my na Dandycore głęboko wierzymy, że jeżeli spotykają się dwie osoby o odmiennych poglądach i są w stanie rzeczowo na argumenty sobie podyskutować i oczywiście z poszanowaniem także swojej wzajemnej godności, to zawsze wychodzi coś z tego fajnego. W przypadku mody męskiej mówimy o sezonowości, która objawia się w tym, że pewne rozwiązania charakterystyczne dla mody są odpowiednie w danym sezonie, a w drugim zaś niekoniecznie. Zimą najważniejsze jest to, aby nie tylko dogrzać organizm, ale przede wszystkim zapobiec niebezpiecznym infekcjom, które mogą nas skutecznie rozłożyć i sprawić, że będziemy wyłączeni z naszego codziennego życia na kilka dobrych dni, a niekiedy nawet tygodni. I co w tym przypadku sugeruje nam moda męska? Ano to, aby wyprawić się przede wszystkim w cięższe tkaniny, jak na przykład tweed, jak na przykład sztruks, jak na przykład denim, oczywiście bez dziur, żeby ta cyrkulacja powietrza była odpowiednia dla zimniejszego klimatu. A jeśli chodzi o kwestie obuwia, no to najlepsze będą wysokie trzewiki, które dobrze nas zabezpieczą przed nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi. Najlepiej skórzane, ponieważ jest to najlepszy materiał na buty. Ewentualnie, jeżeli jesteśmy bardziej zmarźluchami, aniżeli nie, no to można wyposażyć te buty w kożuszkowe wypełnienie albo po prostu grubą wełnianą skarpetę. A jeśli jesteśmy zwolennikami nieformalnych rozwiązań, to także mamy wybór, bo przecież tutaj takie klasyki casualowe, jak na przykład szóstki Timberlanda albo jakieś wysokie sneakery noszone do grubych bojówek, do spodni five pocket wykonanych z grubszej bawełny albo klasycznych jeansów, także będą jak najbardziej odpowiednią zimową opcją.
Moda na gołe kostki i spodnie z dziurami noszone zimą przyszła do nas z krajów zachodu, gdzie w tamtym klimacie te zimy nie są takie srogie, jak zdarza się to w naszym przypadku. I na nic nam się zda opatulenie górnej partii sylwetki, kiedy poprzez to, że stosujemy dziury i te podwinięte nogawki odsłaniające kostki u dołu, całe ciepło tym dołem nam spieprza, bo nie trzeba być orłem z fizyki, żeby wiedzieć, że zimą to właśnie przy gruncie temperatury osiągają najniższy poziom. Ale to przecież wy zrobiliście materiał o podwijaniu nogawek, a teraz nie chcecie, żeby tak ludzie nosili. Kochani kowboje, po pierwsze radzę na momencik wstrzymać konia, a po drugie mnie wysłuchać, żebym wytłumaczył, o co chodzi. Po pierwsze, podwijanie nogawek jest bardzo fajnym sposobem na to, aby nadać całemu zestawowi casualowego charakteru. Po drugie, bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza w takich warstwowych zestawach, gdzie dużo się dzieje na górze i na dole wtedy chcemy zrównoważyć proporcje. Po trzecie, jest świetnym sposobem na to, jeżeli mamy spodnie casualowe z za długą nogawką i żeby się pozbyć tego efektu właśnie przy długości tej nogawki. I wielu krytykom mogło też umknąć coś, co jest bardzo ważne w tym kontekście, a mianowicie to, że materiał o podwijaniu nogawek robiliśmy w sierpniu, kiedy było 30 stopni. Nie będziemy was straszyć tym, że od odsłaniania kolan i kostek zimą dostaniecie reumatyzmu, ponieważ nie ma zbyt wielu konkluzywnych badań naukowych, które by tę tezę potwierdzały. Do czego chcielibyśmy was zachęcić, to do tego, aby rzeczywiście w kontekście swoich stylistycznych wyborów podchodzić jednak do nich sensownie i wybierać takie rozwiązania, które są rozsądne w danym momencie, bo nie ma niczego gorszego niż dobrowolne narażanie swojego zdrowia na szwank, ponieważ mamy je tylko jedno. A jak mawiał klasyk? Szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak tak. Z drugiej strony stwierdzić można, że tak naprawdę zimnych dni w Polsce jest coraz mniej, co prawidłowo spędza sens powiek klimatologom, ale zdecydowanie cieszy maniaków odsłaniania ciała nawet zimą. Nadal jednak, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, tych zimnych dni jest całkiem sporo. I warto być przygotowanym na to, aby stawiać czoła tym niekorzystnym warunkom atmosferycznym nie tylko stylowo, ale także praktycznie. Z tego powodu właśnie rekomendowalibyśmy jednak zakrywanie tego ciała i wybieranie takich sezonowo odpowiednich rzeczy, bo nawet można byłoby sobie powiedzieć, wspominaliśmy wcześniej o wysokich sneakersach. Sneakersy mają taką gładką podeszwę i o ile nie jesteśmy fanami curlingu, ja osobiście jestem, albo jeziora łabędziego uskutecznianego publicznie i spontanicznie, to lepiej zaopatrzyć się w coś takiego, co posiada bardziej wyraźny bieżnik. No i znowu, w momencie takim, kiedy mamy dziury też w spodniach i kiedy uda nam się klapnąć na przykład w przypadku zimowego dnia, no to znowu więcej szkody zrobimy sobie wtedy, kiedy to ciało będzie bardziej odkryte, aniżeli wtedy, kiedy byśmy się szczelnie jednak tymi rozwiązaniami opatulili. Na koniec pozostaje mi tylko zapytać was, jakie wrażenia wzbudzają w was osoby dwupółkulowo odziane, a może sami zaliczacie się do tej grupy i macie ciekawe argumenty na poparcie tego, dlaczego warto właśnie takie rzeczy robić. Jak zwykle, formularz komentarzy jest do waszej dyspozycji, będziemy bardzo wdzięczni za to, jeżeli ten film stanie się przyczynkiem do rzeczowej dyskusji, do której oczywiście w tym momencie zapraszamy. Do czego zapraszamy jeszcze? Aby subskrybować ten kanał, aby uderzyć w dzwoneczek, żeby żadne powiadomienie już was do końca świata z tego kanału nie ominęło i do wspierania dalszych działań Dandycore, które mają na celu promowanie jakościowego, sensownego, przemyślanego męskiego stylu życia. Na ten moment bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Dandycore wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się także w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.